Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I oczywiście do subskrybowania. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, subskrypcje są dla mnie bardzo ważne. Przypominam tylko. McLaren P1. Wspaniały samochód. Cieszę się, że po włączeniu konsoli ogólnie pojawił się taki wspaniały model. Zresztą, który ładnie się do mnie uśmiecha. Jedziemy sobie. Jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Mówię wam już. Plan jest taki. Będziemy się dobrze bawić przede wszystkim. McLarenem tak naprawdę nie mam zamiaru dzisiaj dużo jeździć, chociaż naprawdę bym chciał, ale to robiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Wow, Boże, jaki ten samochód jest wspaniały, no kurde, jak nim się fantastycznie jeździ. W poprzednim odcinku miałem dużo problemów ogólnie z jego opanowaniem, ale to dlatego, że chciałem wygrać z najlepszymi i no, leciałem po bandzie na każdym zakręcie, jakoś chillowo wytracałem prędkość i w ogóle dziwnie przyspieszałem, żeby jak najwięcej osiągnąć na tych wyścigach. Więc jaki jest plan? Już wam mówię. W poprzednim odcinku powiedziałem, że robimy mistrzostwa, ale na takiej zasadzie, że wybieram samochód, który proponuje mi gra, w sensie klasę samochodu, tak? Kupujemy to, co tam gra nam proponuje. Na przykład mówi, a dzisiaj pojeździsz, Lucek, dobrze było jakbyś pojeździł samochodami sportowymi, klasy sportowej i albo jakimiś klasykami. Okej, okay, w tych dwóch, trzech pierwszych kategoriach, o, nie? Co tam są przy wyborze mistrzostw, to sobie ogadamy. Natomiast zanim się jeszcze tym zajmiemy, tu była Carrera GT, wow. Zanim się tym zajmiemy, chciałbym wykonać jedną rzecz. Podczas ostatniego live'u, który prowadziłem, w niedzielę, mój jednocześnie moderator, a także fajny widz powiedział, że moderator na tym streamie powiedział, że fajnie by było, jakbym zbudował jakiegoś driftowoza w Forzie Horizon. I że to nie jest takie proste, jak się wydaje. No niby, w sumie tak. Kurde, właściwie każdy samochód tutaj driftuje. Ja tam mogę sobie McLarenem wejść, o, w zakręt byle jak. No ale to nie jest drift, to jest bardziej power slide. Ten samochód jest bardzo przyczepny w stosunku do wszystkich aut, które tutaj mamy, naprawdę. Ale to nie jest samochód, którym byśmy chcieli driftować, więc jakie są cechy, byśmy mogli fajnie driftować, o. Możemy nim driftować, ale no wiecie, te drifty są takie... No, że samochód łapie od razu przyczepność, jest problem. Dlatego potrzebujemy zbudować samochód, który będzie będzie fajnie driftował, po prostu. Musimy wtedy wyłączyć prawdopodobnie kontrolę trakcji, żeby ładnie nam szło. No właściwie tutaj jakbym wyłączył sobie kontrolę trakcji, to chyba też by było w miarę spoko. A spróbujemy sobie ustawienia, poziom trudności, kontrola trakcji, wyłączamy, akceptuj. Wstecz. Dobrze, no i zobaczymy, co się będzie teraz z samochodem działo. Na pewno będzie bardziej buksował kołami. No ale nam też chodzi o to, aby on fajnie bokiem latał, prawda? Ładnie już się zachowuje na zakrętach. Ale czy będziemy mieli na nim fajną kontrolę? To jest inna sprawa. No Jezu, nie zapisujemy. Dobra. Ferrari Enzo. Też fajny samochód, tak na marginesie. No dobra, i spróbujmy coś tutaj wejść w zakręt. Oj, przesterowałem. No, driftowanie ponoć w Forzie nie należy do najłatwiejszych. Nie wiem, jak to się ma na klawiaturze, ale na padzie jakoś mi to nawet wychodziło. W sumie nie zwracałem na to uwagi jakoś specjalnie mocno. Tak, można sobie robić takie drifty, to przy takiej trochę większej prędkości. A to już mi było ciężko na przykład zarzucić samochodem. Znaczy ogólnie w grach jest bardzo łatwo zarzucić samochodem i ogólnie też w rzeczywistości jest bardzo podobnie, że najpierw skręcamy w jedną, a potem w drugą. Robimy taki nawrót, czy nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Tak, o. Możemy sobie wyprowadzić takie drifty. Przydałaby się taka sekwencja kamery jakiejś takiej gdzieś z boku. I myślę, że to by fajnie wyglądało, ale no, do większości driftów muszę podchodzić tutaj używając hamulca ręcznego. I teraz na przykład dupy mi nie chciało fajnie zarzucić.
Ale i tak mam cały czas pełną kontrolę nad moim McLarenem, mimo że wyłączyłem kontrolę trakcji i te koła buksują przy każdej okazji. A to jednak chciałbym mieć taki samochód, może troszeczkę z mniejszą mocą, ale też gorszą trakcją, no oczywiście, żeby to latało, żeby to dupą rzucało ładnie, tak? I mam wśród moich samochodów naprawdę kilka aut, którymi możemy się zająć i które można sobie fajnie ku temu przerobić. A to nie ma znaczenia, czy to jest samochód z napędem na przód, czy na tył, czy na cztery koła. Znaczy na tył to jest oczywiste, że to będzie już dobry driftowóz, ale możemy sobie przerobić samochód tak, jak chcemy. Tak jak chcemy, żeby sobie latał. Czyli możemy zrobić na przykład takiemu Corrado napęd na tył, jak ja to sobie zrobiłem w jednym z odcinków, który zresztą polecam wam sobie zobaczyć, jest na moim kanale, jak właśnie jeżdżę Corrado i zrobiłem sobie napęd na tył. Bardzo fajnie mi się tym samochodem jechało, naprawdę. Na przykład w Arielu Atomie zrobiłem też raz napęd na cztery koła, nie ma problemu w tej grze. No ale dobra. Jakoś tutaj leci to bokiem. Kontrolę trakcji zostawimy sobie wyłączoną. Idziemy do mapy i teleportujemy się do centrum Horizon, aby wybrać mój samochodzik jakiś tam. A i to jest ciekawa sprawa, że gdy już sobie auto ulepszymy jakoś tam pod względem osiągów, no to będziemy mogli je sobie dostosowywać tym tuningiem w czasie jazdy dowolnej. To jest bardzo fajny element w Fordzie. I na pewno bardzo pomoże, tym bardziej, że myślę, że na początku będę się bawił troszeczkę ciśnieniem powietrza w oponach. Tylne opony dobijemy mocno, myślę. Zobaczymy, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. Postaram się zrobić taki samochód, który będzie mocno zarzucał dupą. A już trochę tutaj tuningowałem w Fordzie, więc mniej więcej wiem, jak to zrobić. Moment, nie tu wszedłem. Bo ja już, kurczę, mam kupione fajne samochody i trzeba je tylko zobaczyć, przejrzeć, co by tu mniej więcej pasowało. Jakieś tam wygrane, coś tam ostatnio nawet wylosowałem fajnego. Chyba jakiś samochód z napędem na tył. A właśnie, pisaliście mi o tym, abym sprawdził w końcu tego Forda Capri. Tu mamy Corvetta. Corvetta Z1, ten samochód mnie właśnie zastanawiał, bo też był odcinek z nim. I ja myślałem, że on będzie strasznie dupą rzucał, ale nie, auto naprawdę, kurde, wymiata i bardzo przyczepne jest, to jest ciekawe. Tu mamy Hennessey, o właśnie, Honda S2000, to będzie nasz dzisiejszy driftowóz. Wsiądź do samochodu i zróbmy coś z nim. Honda S2000 to jest samochód ogólnie, który wygrałem sobie w losowaniu. Ulepszenia. Ulepszenia. No i co? Zwiększymy sobie moc. Hamulce możemy też. Tutaj ogólnie to prowadzenie jest ważne. I hamulce do driftu też są dosyć ważne. Ich siła nie do końca musi być jakaś tam mocna. Najlepiej jakby właśnie była siła hamulców naprzód. No dobra, zobaczymy, co się dzieje z Hondą teraz. Kurde, ale ta... Moment. Panowie. Trójka i dwójka są bardzo szybkie. To tak nie ma być. Już się coś z samochodem fajnego dzieje. Już mi się to zaczyna podobać. Ale coś tak czuję, że jeszcze za mało mocy. Wow. Chociaż czy ja wiem? Ale nie brzmi jak Fałtek. Nie brzmi jak Honda teraz. Bo założyliśmy sobie tutaj V8 do naszej Hondy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Samochód jakoś tam się buja, ewentualnie będziemy mogli jeszcze się teleportować z powrotem do warsztatu, aby coś tutaj polepszyć. No, jeszcze trochę tak za mało mocy. Ale wiecie co, może ten samochód będzie właśnie dobry do takich akcji typu robienie jakichś dokładnych driftów. I do takich driftów niepotrzebna jest aż tak duża moc. Chociaż lubimy, jak jest dużo dymu, jak jest fajnie, tak? No, ale jeszcze to zaraz sobie obadamy. Tu mamy jakiegoś kolesia, którego warto pokonać. Przesterowałem. Myślę, że też nie powinien troszeczkę zmniejszyć, jeszcze zwiększyć ciśnienie w przednich oponach. Może.
Ale najpierw chcę pokonać tego typa, bo za niego będzie sporo kasy. Także Ghostku, chodź tutaj. Jakaś Natasza, a to jest ta. Porsche Carrera GT. Kurde, no po co tutaj jechało to w te pola, jak zaraz zawraca na drogę. Zresztą kto Carrerą jeździ po polach, no hej! Ach, kurde, kusi mnie, żeby tą kasę zdobyć. To jest naprawdę 60 tysięcy. Tylko czy ja dam radę Hondą S2000 z Carrerą GT? Zobaczymy. Mocy nie mam tutaj aż tak dużo. Widzieliście, że tylko zrobiłem sobie konwersję swapa tak zwanego. Wymieniłem silnik. Jest deszcz, a ja zrobiłem driftowóz. Pozdro, Lucek. I mam się ścigać, mam wygrać. Z samochodem, który ma zajebistą trakcję. No, brawo ja. Ja to chyba nie wypali w tym roku. Ale przy okazji możemy sprawdzić, jak ten samochód driftuje. No i dobra, na razie pobawimy się w ten sposób, a później sprawdzimy. Wow. Właśnie, ciekawe, czy tu można kąt. Dobra, olać tego gnoja. Ciekawe, czy tu można kąt skrętu sobie regulować. Gdzieś tu są doki. Zaraz zobaczymy, co się tam zrobić. Stabilizatory sobie zmieniłem trochę, ale moment, gdzie to było? Tutaj się jechało gdzieś. O, proszę bardzo, o to mi chodziło. Tu są doki i tu się uczymy driftować. Noż, kup mapę skarbów, the hell? Co to jest? Dobra, z tym kolesiem już się nie chcę ścigać. Niech on sobie wygra. Expa, jak dużo zdobyłem, wow, od tego driftowania. Niech on sobie tam wygra i git, tak? Nas interesuje zresztą driftowanie po suchym asfalcie, nie po takim jak teraz. Trochę kasy będę wydawał na teleportowanie się do tych doków, bo no nie chcę mi się tam za każdym razem dojeżdżać. Nie chcę osiągać jakąś dużych prędkości podczas driftu, chociaż to też jest dość istotne. Chociaż bardziej istotne podczas przy driftowaniu ogólnie jest ważny kąt, tak? Bardziej istotny niż wspomniana prędkość. Okej, okay, gościu dał, znaczy wygrał już sobie. Moment, włączymy sobie mapę i idziemy do doku. Zobaczymy, co ten samochód teraz potrafi. 7400, ból trochę, ale spoko. To jest kwestia pokonania jakiegoś leszcza, także zarobimy sobie. Jak no, zresztą nie mam tego sosu. O, tam jest jakiś typek, mógłbym go pokonać. 826 tysięcy, no to jest trochę, ale dobra. Także dwójka jest naprawdę długa, trójka też. Trochę źle, że pada deszcz, bo no mówię, wolę podczas, gdy jest sucho, driftować. Więcej z tego dymu i frajda z driftowania jest moim zdaniem większa. Na razie próbujemy na takich otwartych przestrzeniach w ogóle opanować samochodzik. Dobra, zobaczmy sobie. Samochody, tuning i ciśnienie, przód. Zmniejszyć. Jeszcze zwiększymy sobie ciśnionko z tyłu. Zobaczymy, co nam taka skrajna, co nam takie skrajne ustawienie zrobi z samochodem. Tutaj jeszcze sobie przyspieszenie zwiększymy. Chociaż te biegi będą tak naprawdę, jeśli ustawimy większe przyspieszenie, to te biegi będą krótsze, jeszcze krótsze niż są. Więc nie ma co z tym przyspieszeniem też tutaj wariować. Stabilizatory, no i ten dyferencjał, to mnie zastanawia. Muszę to przeczytać. Wymagają zablokowania mechanizmu różnicowego podczas zwalniania. Zwiększenie wartości zwalniania powoduje szybsze blokowanie mechanizmu różnicowego podczas zwalniania, jednak zbyt szybkie blokowanie mechanizmu różnicowego może utrudnić kierowanie pojazdem. O! Utrudnienie kierowania pojazdem to jest coś, co nas interesuje akurat w tym samochodzie. Zobaczymy, co się stanie. Podczas zwalniania, czyli podczas hamowania. No jest kuźwa za ślisko. Musi ta podłoga, chciałem powiedzieć. Musi ta nawierzchnia troszeczkę się wysuszyć. Albo po prostu zainstaluję sobie teraz wszystko na maksa, jeśli chodzi o osiągi. No i teraz nie mam tak punktu odniesienia też, bo
Jak pada deszcz, to ten samochód jest do driftu w miarę spoko, ale podejrzewam, że jak będzie sucho, no to przestanie tak ładnie nim zarzucać, tak? Zresztą, bardzo ciężko jest utrzymać nim linię. Myślę, że jeśli da się w ogóle, to powinienem jakoś tutaj operować tym kotem skrętu. Na razie próbuję gazem. Jest tak ślisko, że ja naprawdę tego gazu nie muszę dużo dodawać, żeby samochód wchodził w jakiś tam drift. Zależy nam ogólnie teraz na tym, aby w ogóle jakoś samochód wyczuć, żeby się go nauczyć, no bo dostosować samochód to jest jedno, ale nauczyć się nim driftować to jest drugie. I to jest też taki test ciekawy, no bo nie można też w nieskończoność jakby ulepszać tego samochodu, czy poprawiać jego osiągów. Na każdym takim ustawieniu trzeba postarać się jego jak najlepiej nauczyć, jego wyczuć, tak? W momencie, kiedy ja sobie go będę cały czas ustawiał, przestawiał, no to w końcu wyjdzie na to, że nie będę potrafił sobie go jakoś dobrze ogarnąć. I teraz tak, jesteśmy sobie w hali, no i kurde, jest tu mokro. Czemu? Pytam się, czemu tu są kałuże, jak to jest zadaszone? Może dach jest nieszczelny? Wątpię. Fajnie, przyczepności nie mamy prawie wcale w tym samochodzie, co nie do końca jest dobre, bo jednak odrobinę kontroli podczas driftu mieć powinniśmy, prawda? A ja zrobiłem samochód praktycznie taki, który, nad którym w ogóle nie ma kontroli. Ale nie, coś tam się dzieje, coś tam się da driftować. Jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwał od driftowozu, ale jest zdecydowanie lepiej niż jakbym nic nie ustawił sobie. Łatwo go przesterować. Małe kąty muszę robić, bo jak zrobię większy, to mam wrażenie, że go za moment przesteruję. Ach, kurde, no właśnie, o tym mówię. Czyli co mogę zrobić, żeby go... A dobra, spróbuję zwiększyć teraz to ciśnienie w oponach z tyłu. Zmniejszyć, sorry. I zobaczymy, co nam to da. Mhm. Może właśnie z przodu mamy za niskie i jest za duża przyczepność. Zobaczymy, co się stanie, jeśli zwiększę trochę to ciśnienie. Może właśnie ten przód mi dlatego ucieka i dlatego łatwo przesterować jest samochód. Bo to ciśnienie jest za duże z przodu i mamy za małą trakcję. Sorry, za niskie i mamy za dużą trakcję. O, w ten sposób chciałem powiedzieć. No dobra, mamy już suchą nawierzchnię, a więc powinno to w miarę dobrze teraz iść driftowanie, tak myślę. Ciężko w ogóle się rozpędzić nim jakkolwiek. Ale... No ogólnie chodzi o to, aby zrobić jakąś tam linię i nie przesterować. Myślę, że powinienem sobie zaraz na manualną skrzynię zmienić. Wow! Dobra, zmienimy sobie w takim razie na skrzynię manualną. Ustawienia, tryb trudności, poziom trudności. Skrzynia biegów, ręczna. Akceptuj, wstecz. I teraz... Moment, gdzie ja tu miałem biegi? To jest wsteczny, to jest druga, dobra, okej. Próbujemy trochę pokatować na dwójce. O kurde, teraz zdecydowanie lepiej. Nie mam tego... nie mam tego takiego wrażenia, że zaraz samochód złapie przyczepność, podczas gdy zmienię bieg na wyższy. To jest bardzo ważne też. Na razie uczę się w ogóle jakoś wchodzić w drift i mieć kontrolę, w sensie nie przesterowywać. Na razie zobaczcie, robię te kąty małe. O, już przesterowałem. I tu nawet z dwójki można ruszać. No właśnie, czyli co jeszcze powinniśmy tutaj zrobić? Powinniśmy mieć troszeczkę więcej kontroli. Tył jest zdecydowanie zbyt lotny. Spróbujemy zwiększyć to ciśnienie. Zmniejszyć, sorry, kurde. Ciągle mi się to myli. O, w ten sposób. Zobaczymy, co się stanie, jeśli jeszcze troszeczkę zmniejszę to ciśnienie, zwiększę trakcję. Zobaczymy, co się będzie z samochodem działo. Ogólnie jest całkiem dobrze.
przesterowuje w tym momencie, no ale tu się nie ma co dziwić. Okej. Okay. Lucek uczy się driftować. Dobra, spróbujmy zrobić kółko wokół tego słupa. No jakieś konkretne zadanie by się nam przydało. Operujemy gazem. O, teraz jest... Ach kurde. Puściłem nawet trochę gazu, a i tak samochód wpadł w taki... No po prostu to straciłem kontrolę, przesterowałem. O, i teraz też. Czy za dużo gazu, czy czego, nie wiem. No, nie jest tak łatwo. A jeszcze spróbuję jedną rzecz. Myślicie, żeby dać szersze kapcie? Nie. Samochody tuning, o. Szersze kapcie, co by nam dały szersze kapcie? My chcemy sobie teraz stabilizatory, to będzie tu coś, aha, moment, nie. Tutaj coś mamy. Miękkie, sztywne. Nie da się tutaj chyba zwiększyć kąta. Stabilność podczas pokonywania zakrętu ogranicza niepożądany ruch karoserii i zapewniają równowagę pomiędzy z równością podczas stabilnego pokonywania zakrętu. Prawą stronę samochodu przesunięcia, wydobywanie sztywności tylnego sumienia. Powodować, że wewnętrzne strony opon będą się unosić nad ziemią na ostrych zakrętach. Czy nam zależy na tym, aby docisk był wystarczająco dobry? Chyba nie. Chociaż w sumie zależy, ja wiem, kurde, no. Ciężko powiedzieć. Tak staram się na ludzki rozum to jakoś rozgryźć. Resory. Dajmy tutaj sztywne. Dajmy tył troszeczkę wyżej. A przód jeszcze niżej. Zobaczymy, jaki to da rezultat. Różnica jest za duża. Dobra, okej. Okay. Teraz zobaczymy, co się stało. W ogóle zmienimy sobie trochę pochył kół. Zobaczymy, czy to jest widoczne w Forzie. Ej, no jest chyba. Albo mi się zdaje. Kurde, teraz jest ciemno, to ciężko stwierdzić. Samochód powinien być teraz bardziej pochylony do przodu. Czy wy to widzicie w ogóle? Ciężko też stwierdzić, bo z przodu mamy taką dokładkę, dodatkowo spoilerowanie. Ogólnie, jak widzicie, nie ma problemu z tym, aby samochód zarzucił dupkę. To jest bardzo dobrze. No ale problem polega na tym, aby utrzymać, tak? Tutaj mamy pachołki liczne. Może próbujmy sobie jakoś driftować w miarę. W miarę wzdłuż nich. Ojej! O kurde! No ale dobra, na razie sobie spróbujmy na takim ustawieniu coś zdziałać. Mocy chyba mamy wystarczająco dużo, no ej, mamy tu 6,2 litra pod maską, to jest kurde... potwór! Jeszcze taka mała gablota. Próbuję ten jeden zakręt zrobić wokół tych pachołków, ale jest tak ciężko i tak łatwo przesterować, że no nie macie pojęcia. Co ja powinien tutaj zrobić? Bo jadę teraz na standardowych kapciach. Nie zależy mi aż tak mocno na przyczepności, ale myślę, że coś by się poprawiło, gdybyśmy jednak zwiększyli sobie szerokość tych opon. Trakcja by się zwiększyła. Co jest niepożądany skutek, ale czasami może by nam to wyszło na zdrowie. Okej, okay. Tutaj mamy, nie, tutaj są, tutaj jest dużo nierówności, myślę, że będzie problem, żeby się ogarnąć jakoś. No dobra, spróbujmy jeszcze obniżyć ciśnienie w oponach, co nam to da. No, tych opcji dostosowywania samochodu jest tutaj naprawdę sporo. Ustawmy to ciśnienie naprawdę małe. Wydaje mi się przynajmniej, że przód powinien mieć lepszą przyczepność niż tył w tym wypadku. No ale to może być też moja tylko taka sucha konkluzja.
Znowu deszcz zaczyna padać. Szlak. Dobra. O, teraz mam już problem z tym, aby zarzucić. Znaczy, może zabrakło mi trochę mocy, bo już mi się bieg skończył. Ale... bardzo fajny efekt udało się odzyskać, chyba. Musimy wrócić na tamten zakręt śmieszny, gdzie przed chwilą sobie próbowaliśmy driftować. I tutaj sprawdzimy, przy tych pachołkach, tak? Jak samochód będzie się zachowywał. To chyba one tu gdzieś były, tak, są. Czy rzeczywiście będzie mi można, teraz ładnie ten zakręt zrobić, śmieszny? Czego zrobić nie można teraz, ogólnie ciężko go przesterować. Chyba, zaraz zobaczymy. Tak, i czuję, że jest bardziej przyczepny, zdecydowanie. Dobra, przesterowany. Udało się przesterować. No jakoś to jest, tak? Jesteśmy teraz w dokach, a więc staram się ogólnie dostosować ten samochód. A zaraz wyjedziemy sobie na drogę i sprawdzimy, co udało się nam tu skonstruować. Czy rzeczywiście ten samochód jest zdolny do driftu? Czy udało mi się stworzyć auto, które driftuje w miarę fajnie? Na tym odcinku przez 30 minut tak naprawdę ciężko stworzyć coś ciekawego do driftu. Jest, zobaczcie, jest tu bardzo ciężko, Kurde, ciemno, nie ciężko. No, ale przez 30 minut nie jest tak chyba, to nie jest chyba wystarczający czas, aby stworzyć jakieś fajne auto do driftu, moim zdaniem. Trzeba trochę więcej czasu na to poświęcić, zdecydowanie. Dlatego postaram się to zrobić na następny odcinek. A czwórka jest tutaj bardzo krótka. Widzieliście, że tylko przełączyłem się z trójki na czwórkę. Ale przyczepność jest, kurde, teraz chyba za duża nawet, bym powiedział. Ciężko w nim wejść w drift. Zobaczmy. No, jest ciężko, jest. Będę musiał taki balans znaleźć między przyczepnością, a tym, żeby samochodu nie było łatwo tak przesterować. Żeby był to samochód ciągle fajny do driftowania, tak? O, przesterowany. No tutaj nie ma się co dziwić, prędkość była za duża. Cholera. Cholera. Dobra. Próbujemy, Tutaj mamy kilka naprawdę fajnych zakrętów, które można pokonać driftem. Zobaczymy, jak Honda sobie poradzi. Szkoda, że za te drifty nie dostaje się kasy, jak w The Crew na przykład. Co to jest? Fiat 125P? Nie wiem. Ups, ups. No i co? Dajemy radę, czy nie? No nie jest to taka łatwa sprawa ciągle. Będę musiał jeszcze trochę nad tym samochodem popracować. Na pewno. Ale widzicie, teraz mnie trochę mocno zarzuciło i odzyskałem nad nim kontrolę. Nie przesterowałem. To jest dobry zwiastun. Warto operować tym ciśnieniem opon. Bo tu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo daje w samochodach tutaj w Fordzie. Na pewno masa innych rzeczy też składa się na to, żeby samochód lepiej driftował. Ja postaram się, znaczy zwiększę tutaj trochę moc. Zobaczymy, co wtedy będzie z autem się robiło, działo. Nie mam pojęcia zresztą, co się będzie działo. Zainstalowano tutaj skrzynię biegów sportową, a więc... ona tak może nie pasuje do tych części. Znaczy to nie ma znaczenia, w Fordzie i tak się pewnie zmienia te części. Żeby tylko zupgrade'ować jakoś samochód, prawda? O, tutaj mamy... co to było? Co to tam pojechało?
Nawet nie wiem co za samochód, ale okej. O! Nawet zdobyliśmy sobie nagrodę. Nie wytrzymam. Ciekawe co tym razem. No samochodu na pewno nie będzie. Bo samochody się tak rzadko tutaj losują, że... Samochód. Golf L32. To jest Golf 4. Wow. Spoko. No ale na razie chodziłem sobie driftujemy. Jeszcze zrobimy kilka zakrętów. Zobaczymy co z tego nam wyszło. Jeśli macie ogólnie jakieś rady, osoby, które grają w Forze, bo osoby, które nie grają w Forze, no to raczej nie prosiłbym o to, aby dawał mi jakieś rady w tej grze co do driftowania i ustawiania samochodu. Ale jeśli są osoby, które naprawdę bawiły się w ustawianie auta bardzo dużo tutaj w Forze, ja bym prosił o to, aby pisały teraz w komentarzach jakieś rady odnośnie ustawienia odpowiedniego auta, tak? O kurde. Toyota GT... A no tak, moja Honda też w sumie jest unikalna, jak się okazuje. Także piszcie swoje rady odnośnie ustawienia odpowiedniego samochodu. Myślę, że możemy stworzyć coś ciekawego. Postaram się ogólnie. Też korzystając ze swojego czasu gry prywatnej tutaj w Fordzie, żeby stworzyć jakiś samochód. No mówię, to jest moje pierwsze podejście, gdzie staram się zrobić jakieś auto do driftowania. Także może mi to nie wychodzić tak, jakby Lucek tego chciał, no ale staram się, coś tutaj z tego zrobić, wykombinować, no i tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, zapraszam was na kolejne i zapraszam też na poprzednie, jeśli nie byłeś na poprzednim odcinku, gdzie też sporo rzeczy się fajnych działo. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Eliminacje, no i tego typu rzeczy, ale to już w tym finale comiesięcznym. Natomiast teraz to możemy sobie jedynie tym samochodem pojeździć w jeździe dowolnej i w zasadzie tyle, tak? Nie wiem, czy są jakieś specjalne też umiejętności, ale chyba coś tam było, bo raz widziałem, że jako duch wyskoczył mi Monster Truck, gdy robiłem sobie jakieś specjalne wyzwanie.